Cześć, znajdujemy się w studiu Sun Division, to znowu ja, Heniek. Ten filmik dedykuję wszystkim osobom, które parają się nagrywaniem ciężkiej muzyki, a dotyczył on będzie konkretnie nagrywania basu. Nie wiem, czy istnieje jakaś szkoła realizacji dźwięku mówiąca o muzyce metalowej, tudzież hard rockowej. Chciałbym wam pokazać kilka moich patentów związanych z realizacją właśnie tego instrumentu. Nagrywając bas, dzielę pasmo na trzy grupy. Pierwsza grupa jest to sub, druga grupa są to pasma środkowe, trzecia grupa jest to sama góra. I teraz tak, z basu idziemy kabelkiem do splittera. Z niego wychodzimy kilkoma kablami na różne urządzenia. Między innymi na dwa wzmacniacze, z których każdy pracuje w innym paśmie. Do tego dopięty jest fraktal, który daje mi najwyższą górę pasma. I czysta linia rampowa dla bezpieczeństwa, gdyby komuś się odwidziało brzmienie, gdyby komuś się zmieniła wizja brzmienia. Akurat ten kanał, który tutaj widzicie, odpowiada za niższe częstotliwości. Z splittera sygnał wchodzi pierw do kompresora, za kompresorem wchodzi do preampu i z preampu idzie na wzmacniacz, który zaraz wam pokażę. Ten kompresor ma fajną możliwość, ma opcję wyboru pasma, które kompresujemy. W tym przypadku jest to najniższe pasmo. Chodzi o to, żeby nie mieć niepotrzebnych jakichś przydudnień. Chodzi o to, żeby ten kompresor kontrolował wszystkie możliwe najniższe składowe. Nie jest tu nic podbite, kompresja nie jest chamska. Taki po prostu raczej bezpiecznik, ogranicznik. Zaraz za nim jest preamp. Ma on świetną regulację. Jak tak studyjnie o tym powiem, to kojarzy mi się z pultekiem. Otóż chodzi o to, że ma dwa przełączniki, nie wiem czy je dobrze widać, tu i tu. To są przełączniki basu i tonów wysokich. Oba te przełączniki działają w trzech pozycjach, czyli obcięcie, pozycja neutralna i dodanie. I zaraz nad nimi są gałki regulujące te same parametry. Chodzi tutaj o to, że możemy sobie jednocześnie odejmować i dodawać te same częstotliwości w tym samym czasie. Czyli mogę sobie odciąć na przykład dół i go dokręcić. I ta regulacja daje ogromne możliwości brzmieniowe, bo możemy wyciąć niechciane, dudniące składowe, a dodać w podobnych rejestrach składowe, które nas interesują. Zaraz za efektami Tabrus, o których mówiłem, podłączony jest wzmacniacz basowy firmy Ampeg. Jest to model B4R, jest to konstrukcja tranzystorowa, nie ma żadnej lampy. I między innymi dlatego wybrałem go do generowania tych najniższych składowych mojego brzmienia. Bo nie koloruje, nic od siebie nie dodaje, właściwie pracuje troszkę jak końcówka mocy. Wzmacniacz podłączony jest pod kolumnę 4x10 firmy Ashdown. Jest to kolumna stara, robiona w Anglii, bardzo dobra. Przy paczce Ashdown stoją dwa mikrofony, jest to Audix D6, który jest skierowany bezpośrednio w środek głośnika. Obok niego jest starutki AKG C414 ULS, który nagłaśnia gwizdek. Z tyłu paczki przy Bass Reflexie stoi mikrofon Sennheiser E602. Dzięki niemu mam wiatr po prostu. To są najniższe składowe pasma. Pewnie w miksie część z nich usunę przy około 35 Hz. Zobaczę, jak to się będzie miksowało. Albo użyję tych częstotliwości, albo nie. Wolę je mieć niż nie mieć. Kolejny sygnał trafia na kolejny wzmacniacz. Tym razem wygląda to w ten sposób, że znowu mamy Taurusa Tuxa, który tym razem kompresuje nieco wyższe częstotliwości aniżeli poprzedni. Zaraz za nim jest Przester BB+ firmy Xotic. Nie dzielę efektów na basowe i gitarowe. Używam wszystkiego i patrzę, co mi działa. Często się zdarzało, że nagrywałem bas na piecach gitarowych. Jeżeli coś brzmi, znaczy, że brzmi. Kolejny bohater sesji jest to piec wzmacniacz basowy firmy Ampeg. Jest to model SVT 2 Pro. Jest to w pełni lampowa konstrukcja.
Jest mocno zdrajwowany, jest na nim przester, nie ma jakiegoś super dołu. Generalnie daje mi on charakter w środku pasma. Nie zależy mi na tym, żeby ten wzmacniacz pracował w najniższym dole. Tutaj od razu powiem, dlaczego tak robię. Generalnie wychodzę z założenia, że kolumna basowa, membrany w kolumnie basowej, głośniki nie są w stanie w tym samym czasie przekazać mi dość dużo informacji, jeśli chodzi o sam dół i o środek pasma. I w efekcie, gdy spróbujemy załadować wszystko naraz, może się okazać, że paczka po prostu się zapycha, nie daje rady i trzeba wtedy wybierać, starać się wypracować jakiś kompromis między dołem a środkiem pasma. No ja nie muszę, bo mam dwie różne paczki, dwa różne wzmacniacze. Każdy z nich jest obciążony inaczej, każdy pracuje inaczej, każdy skompresowany jest inaczej i każda paczka pracuje w innym paśmie. Dzięki temu środek, o którym mówię, jest bardzo szybki, sprężysty, nie jest zamulony właśnie przez dół, który musiałby wzmacniacz przekazać, gdyby to było nagrywane na jednym wzmacniaczu. Kolumną, która jest zasilana przez Ampega SVT2, jest to Galen Kruger 410 RBH. Używam paczek tylko 4x10, jeśli chodzi o taką mocną muzykę. Jakoś paczki większe nigdy mi się jakoś dobrze nie sprawdziły, a trzeba nosić. Paczka omikrofonowana jest mikrofonami Shure SM57, który patrzy w głośnik, gdzieś tam w krawędź, jest pod mocnym kątem. Mikrofon AKG C414, który nagłaśnia gwizdek, który jest dość mocno skręcony. Dodatkowo jeszcze jest mikrofon Oktawa, modelu nawet nie znam, jest to mikrofon wstęgowy. Chyba ma 20 lat już w tym momencie. Daje wyjątkowo szalone brzmienie. Sygnał z mikrofonów trafia na preampy. SSL VHD Pre. Na preamp ISA 828 i na preamp polskiej konstrukcji jest to preamp firmy IGS. Sygnał z preampów ISA 828 i z preampu IGS trafia na dwa kompresory. Najniższe składowe, które nagrywam przez ISE 828, trafiają na kompresor Luptrotera, jest to Monster kompresor. Obrabia on najniższe składowe pasma. Jeśli chodzi o środek i preamp IGS, obrabiane to wszystko jest przez kompresor Urei LA22, który ma ciekawą funkcję, ma filtr, którym możemy sobie ustawić częstotliwości, które są kompresowane. Ostatnim urządzeniem, o którym jeszcze nie mówiłem, jest procesor firmy Fractal. Jest to Axe FX. Na niego trafiają najwyższe składowe pasma, jest to sama siarka. Jest to najwyższe ziarno naszego pasma basowego. Jest to rzecz bardzo trudna do uzyskania za pomocą mikrofonu, no, ograniczona jest fizyka. Tutaj mamy do czynienia z symulacją i daje nam to możliwości, których nie mamy normalnie pracując na sprzęcie analogowym. Wszystko trafia na przetwornik MADI SX firmy SSL i na wspólną grupę w komputerze. Tam wszystko razem jest kompresowane, obrabiane wspólnie, efektem czego jest brzmienie. I jesteśmy w naszej sesji. To są wszystkie traki po kolei. Wysłane są na bus 16, to jest ten bus. I teraz patrząc od samego dołu. Bass Sennheiser D6 i C414, środek Oktawa C414 SM57, góra Fractal i ramping zmutowany dla bezpieczeństwa. To jest moja linia rampowa, taki backup. I teraz posłuchajmy sobie po kolei kanałów. Zaczniemy od Sennheisera, który stoi z tyłu kolumny, jest przystawiony do bass refleksu. Widać tutaj wszystko poniżej 30 elegancko mi wchodzi. D6, troszkę wyżej w paśmie, pasma 60-80. Oba mikrofony razem. I C414. Ta sama paczka.
Tutaj raczej sobie chyba zostawię tylko górę z tego pasma, ten taki chrobotek od kostki. I teraz mikrofony środka, tutaj pierwsza jest szalona oktawa. Zaraz za nią C414. SM57, najwyższa szpilka, około 2-3 kilo. I ostatnie źródło, jest to fraktal. Jest to linia wpięta w preamp SSL-a. Dołu w nim nie ma, właściwie tutaj zależało, żeby uchwycić te najwyższe składowe pasma. I wszystko razem teraz. No i teraz zwróćcie uwagę, że samymi tylko źródłami mogę kreować brzmienie tego instrumentu i w tej samej piosence, w zależności od kontekstu, od potrzeb, mogę sobie kompletnie zmienić charakter tego basu i nie dotykam przy tym żadnych equalizerów, jakichś multipresorów, kompresorów i temu podobnych wynalazków, nie wprowadzając tym samym żadnych przesunięć fazowych. Tutaj widać właśnie, że channel stripy są puste, nie ma nic zapiętego. To są czyste źródła. Teraz ważna sprawa. Przy takiej ilości źródeł bardzo ważna jest wzajemna korelacja fazowa. Chodzi o to, żeby te fazy nam się nie znosiły. Ja tutaj dużo czasu poświęciłem przy samym ustawieniu mikrofonów, żeby te fazy mi się zgadzały, jednak i tak nie zawsze da się to idealnie zrobić, bo jednak są to dwa różne wzmacniacze i dlatego też na dalszych etapach obróbki niewykluczone, że użyję jakichś pluginów, które wyrównują fazę. Są to na przykład Phase Alignment Tool uładowy, albo jest to in-phase od Wavesa, albo może to być Phase Align. Ewentualnie spróbuję to dokręcić ręcznie, zobaczę, co mi lepiej zagra. Mam nadzieję, że ten filmik komuś się przyda i zainspiruje do własnych poszukiwań. To, o czym mówiłem, to nie są oczywiście prawdy absolutne. Jest to tylko i wyłącznie mój własny subiektywny pomysł na mocne brzmienie basu. A finalne brzmienie, jak to wszystko wyszło, będziecie mogli usłyszeć już niedługo na najnowszym albumie grupy Corruption. Dzięki, cześć.